Dzień dobry. Na początku chciałbym bardzo podziękować za zaufanie i odwagę, że mogę stanąć tu na tym miejscu i że dzisiejszego poranka mogę dzielić się z wami tym, co Bóg położył na moim sercu. Gdy brat Andrzej, pastor Andrzej dzwonił do mnie i gdy rozmawialiśmy, mówi do mnie: Wojtek, nie przejmuj się, mamy czas, ale nie martwcie się. Ktoś mi kiedyś powiedział: błogosławieni krótkomówiący, albowiem oni znowu zaproszeni będą. I gdzieś od jakiegoś czasu staramy się, przynajmniej u nas w Filadelfii, trzymać pewne normy, pewne ramy, abyśmy może znowu mieli okazję, aby stanąć i znowu usługiwać. Co czasami nie jest takie oczywiste, ale cieszę się bardzo. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie. To wielki przywilej i wielka radość, że mogę być na tym miejscu tutaj, choć nie jest to mój pierwszy raz w tym zborze, ponieważ mieliśmy okazję zbierać mi tutaj również jakiś czas spędzić, aby uczestniczyć w zajęciach kursu kaznodziejskiego, co bardzo sobie też cenię, i ten czas, który mogliśmy razem wspólnie tutaj mieć. Pozwólcie na początek na trochę prywaty. Chciałbym wam powiedzieć, że mieszkamy w bardzo pięknym miejscu z rodziną. To miejsce, które pozwala każdego ranka patrzeć na góry. I wprawdzie ja lubię góry, ale wszystko zasłaniają. Są tacy, którzy kochają góry i szanuję ich zapał i chęć wchodzenia na góry, podziwiania i jakby ciągle na nowo żyją tym wszystkim. Doceniam to bardzo. Natomiast ja oczywiście też w swoim życiu zdobyłem parę gór, a szczególnie te, na które można wjechać. To jest jakby takie moje hobby, jeżeli chodzi o góry. Ale z pewnością to piękne miejsce, szczególnie wtedy, gdy już jest się na górze i z tego miejsca roztacza się cudowny widok. Widzimy o wiele więcej i dalej niż wtedy, gdy jesteśmy u podnóża. I to jest jakby pewna myśl, która zrodziła się we mnie jakiś czas temu, ażeby zastanowić się nad tym tematem i zobaczyć, co Boże Słowo mówi w tym temacie. Ponieważ góry według mnie zajmują w Biblii bardzo szczególne miejsce. Dlaczego? Hebrajskie słowo har, czyli góra, pojawia się w niej ponad 550 razy. I gdybyśmy przypatrzyli się troszeczkę na słowa, które występują w Biblii i policzyli je, to ktoś to zrobił. I co jest ciekawe, pod względem częstotliwości występowania w Starym Testamencie słowo góra zajmuje 90 któreś miejsce. Bardzo często występuje w Bożym Słowie. Nie, to nie przypadek. Dlatego, że góry w Bożej historii zajmują bardzo szczególne miejsce. Gdy czytamy Boże Słowo, to widzimy, że istnieje taki szczególny związek pomiędzy Bogiem a górami, pomiędzy Bożym ludem a górami, pomiędzy postaciami biblijnymi i górami. Widzimy naszego Pana Jezusa, który odwiedza różne miejsca, jest w różnych miejscach, gdzie czyni różne rzeczy, zwiastuje, pomaga, leczy. I czasami są to miejscowości, gdzie dokonuje tych rzeczy, a czasami są to zupełnie bezludne, surowe miejsca, takie jak choćby nawet pustynia Judzka. Albo z drugiej strony, może imponujące potęgą i tajemniczością nieposkromionych żywiołów, takie jak jezioro Genezaret czy też rzeka Jordan. Ale na drodze naszego Pana były też góry. Tak jak powiedziałem, i Stary Testament, i Nowy Testament mówi o górach. Gdy patrzymy na Stary Testament, to właściwie były one obecne od samego początku. Jest wiele miejsc, które mówi o górach, i wydaje mi się, że są one tak jakby uprzywilejowane. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dlaczego? Po wodach potopu Arka na przykład osiada na górach Ararat. Gdy Abraham miał wykazać swoją gotowość i miłość do Boga, to miał złożyć swego syna w ofierze na jednej z gór w kraju Moria. Gdybyśmy popatrzyli na Mojżesza i jego historię Góry Synaj, czy choćby nawet Aaron i Górę Hor, były też góry Debory, Samuela, Saula, Dawida, Salomona, Eliasza, Elizeusza, i moglibyśmy tu naprawdę wymieniać i wymieniać. Dlatego wydaje mi się, że góry są nie tylko piękne z daleka, ale są też piękne ze względu na biblijne prawdy, które na tych górach miały miejsce.
I może by było dużym nietaktem, gdyby trzeba było pominąć choćby nawet wędrówkę po górach w towarzystwie różnych bohaterów, z których też chyba trzeba było wspomnieć oblubieńców z pieśni nad pieśniami, których ten piękny taniec, o który tam czytamy, odgrywa się w wiosennej scenerii z urokliwą panoramą gór w tle. A więc góry towarzyszą Bożym bohaterom. Oczywiście, tak jak obiecałem, nie będę was trzymał zbyt długo. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć o wszystkich górach, ale zachęcam was do wędrówki po górach, tych biblijnych. Jeżeli kochacie góry, spędźcie czas w górach. Fizycznie, ale i duchowo. To mi pozwoliło odkryć wiele praw, które niby były znane, niby o tych wszystkich rzeczach gdzieś tam kiedyś słyszałem, wiedziałem, czytałem, ale wierzę, że Bóg pozwala nam wiele rzeczy przeżywać na nowo. Możemy odkrywać znane miejsca po raz kolejny i kolejny. Mimo, że gdzieś kiedyś byliśmy, coś słyszeliśmy, to głęboko wierzę, że poselstwo, które Bóg ma dla nas, może zabrzmieć zupełnie inaczej. Chciałbym dzisiaj z wami przez tę krótką chwilę powędrować po górach. Chciałbym was do tego zaprosić, abyśmy wspólnie mogli przejść bardzo krótką, ale wierzę, że pod kierownictwem Ducha Świętego głęboką, o co się modlę, wędrówkę. Więc spróbujmy przejść się dzisiaj po Bożych górach. Górę, na której Bóg objawił się swojemu ludowi, nazwano Górą Synaj, ale również możemy znaleźć inną nazwę, Góra Horeb. Ogólnie w tekstach biblijnych będziemy mówić o Bożej Górze. Bardzo często występuje właśnie pod taką nazwą. Co ciekawe, słowo Synaj wywodzi się od słowa Senech, które oznacza krzew. Gdy znamy historię, którą wspomnimy troszeczkę, myślę, że ta nazwa nas nie będzie zaskakiwać. Rzeczywiście, zanim Synaj stał się miejscem spotkania Boga z jego ludem, najpierw był miejscem spotkania męża Bożego z samym Bogiem. Dosyć znana historia. Nie będziemy dzisiaj tych historii czytać, ale chciałbym się im przyjrzeć i na pewne rzeczy zwrócić naszą uwagę. Mojżesz. Mojżesz, gdy wyruszył na górę z Synaj, spotkał się z dziwnym zjawiskiem. Pozornie dziwnym. Nagle zobaczył palący się krzew. I wiecie, na pustyni i właściwie w miejscu, gdzie rozgrywa się akcja tej historii, nie było to niczym dziwnym, niczym nowym. Bardzo często dochodziło do zapalenia się krzewów, które tam rosły. Dlatego, że promienie słońca tak bardzo wysuszyły tą ziemię oraz były tak mocne, że po prostu krzewy się bardzo często zapalały. Ale tym razem było inaczej. Nawet sam Mojżesz jest zaskoczony tym, co widzi. Gdy w trzecim rozdziale Księgi Wyjścia czytamy słowa, jego mówi tak. Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? No i właśnie naturalną rzeczą byłoby to, co widzielibyśmy każdego dnia i może każdej chwili. Ogień, który trawi. Ogień, który spala krzew i cokolwiek innego. Bo wiemy, że ogień to żywioł. Ogień, który bardzo często doprowadza do zgliszczy i właściwie niewiele zostaje. Często ogień jest przyczyną łez i cierpienia. Często ogień jest przyczyną ludzkiej tragedii. W tym wypadku było inaczej. Krzew płonął, ale się nie palił. Nie spalał. Był ogień, który nie trawił krzewu. Myślę, że to jest niezwykły obraz. Obraz naszego Boga, który mówi w pewnym momencie: dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców. Znam więc jego uciemiężenie. Wstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu. Tak jak powiedziałem, niezwykły obraz. Sposób, w jaki objawia się Bóg w tym obrazie, to ogień. Ale ogień, który, tak jak powiedziałem też wcześniej, nie niszczy. Ale to jest ogień pełny miłości, bo tym ogniem jest Bóg. Gdy patrzę na ten obraz, to chciałbym zadać pytanie sobie i tobie, czy ten ogień płonie w twoim życiu? Czy ten ogień rozpala twoje życie? To ogień, który nie pozostawia zgliszcz, ale ogień, który potrafi wypalić to, co jest niewłaściwe. Bóg jest ogniem pełnym miłości. I mówimy to o ogniu, który się pali, który świeci jasnym płomieniem, ten krzew płonął. Zadaję sobie pytanie dzisiaj i każdego dnia, jak mocno ten ogień płonie w moim życiu.
Czy płonie, czy moje życie jedynie przynosi dym? Czy ten ogień świeci jasno, mocnym płomieniem, czy gdzieś tam kopci się? Czy ten płomień widać, czy chciałbym, ażeby jednak był taki przyduszony, niewidoczny, gdzieś tam po prostu tylko dla mnie? Może widział palący się krzew. Czy ktoś widzi we mnie palący się ogień żyjącego Boga? Ogień, który oczyszcza. Ogień, który doprowadzić może tylko i wyłącznie, tylko ten ogień, tylko on może doprowadzić moje i twoje życie do miejsca, w którym będę czysty przed Jego tronem. Który wypali wszystko to, co jest w moim życiu, jakkolwiek bym to nazwał. Jakikolwiek ten grzech ma imię, tylko ten ogień może go wypalić, ale ten ogień nie zniszczy twojego życia. Ten ogień będzie tchnieniem do czegoś nowego, nowym początkiem, czymś, co spowoduje, że tak naprawdę życie nabierze sensu. To ciekawe. Ktoś kiedyś powiedział, bibliści, studiując wnikliwie Księgę Rodzaju, zauważyli, że krzewy i zarośla były jedynymi roślinami, jakie ziemia wydała po buncie człowieka, ale doszli też do wniosku, że może te krzewy miały przypominać o grzechu, może ciernie miały przypominać o nędznym losie człowieka. Może ten właściwy obraz i obraz Boga pojawiającego się w tym wszystkim pozwala nam dzisiaj zauważyć coś więcej. Nie tylko spotkanie Mojżesza, nie tylko jego przeżycie, ale może moje i twoje. Może to dobry czas, ażeby podejść do gorącego krzewu. Krzewu, który pomimo ognia, który jest ogniem, daje życie. Może potrzebujesz dzisiaj Bożego wypalenia, Bożego oczyszczenia. Ten skromny krzew staje się dla mnie symbolem największego z możliwych objawień. Jakiego? Bóg mówi, jestem, który jestem. Ale ten krzew również staje się symbolem tego, że Bóg jest Bogiem współczującym, że Bóg jest światłością i przede wszystkim, że Bóg obdarza życiem. On nie niszczy. On przygotowuje do życia. I tak myślę, pragnieniem moim i wierzę, że was jest, aby ten ogień płonął. Płonął w życiu każdego z nas, aby rozpalał nas, abyśmy mogli zarażać tym ogniem innych, aby te iskry przechodziły z jednej osoby na drugą, aby każdy z nas mógł płonąć właśnie taką miłością. Miłością do budowania jego ciała, miłością do bycia tu, gdzie jesteśmy, do miejsca, w którym jesteśmy, abyśmy tutaj mogli widzieć ogień. Ogień, który oczyści i ogień, który prowadzi nowe rzeczy, bo taki jest Bóg. Bo takim Bogiem mamy do czynienia. I to jest cudowne. Aby Bóg rozpalił ten ogień w życiu każdego z nas. Abyśmy mogli płonąć jasnym płomieniem. Nie zadowalajmy się tylko tym, że coś się będzie tliło. Chciejmy być tymi, których zostanie zauważone płonący ogień. Nieco później jesteśmy świadkami zjawiska większego może niż to, którego świadkiem był również Mojżesz. Tym razem u podnóża tej samej góry zebrali się Izraelici. Stanął cały naród. Zebrali się u podnóża góry Synaj, a Pan sprawił, że chmura dymu zakryła górę. Widzieli Bożą obecność. Widzieli Tego, który jest, bo Pan był w chmurze i Bóg przemówił do Izraelitów. I wiecie, że w tej historii, że góra się zatrzęsła, kiedy przemawiał, a Izraelici bali się. I wysłali Mojżesza na tą górę. Idź, zobacz, co Pan chce nam powiedzieć. Byli przerażeni. Mojżesz wziął ze sobą starszyznę, udał się na górę, aby otrzymać od Pana jeszcze więcej nauki, aby wziąć od Boga to, co ma przekazać swemu ludowi. Ale był taki moment, kiedy Bóg zaprosił Mojżesza. Prosił, żeby starszyzna została, a on chciał rozmawiać z Mojżeszem. I wtedy to Pan użył swojego palca, aby zapisać prawo i przykazania na kamiennych tablicach. To był też czas dla Mojżesza. Czas społeczności z Bogiem. Czas, który przez te długie 40 dni mógł spędzić chwilę ze swoim Panem, w Bożej obecności. Wiemy, że to był dla niego taki czas oczyszczenia. Dzisiaj może byśmy użyli słowo czas postu. 40 dni w Bożej obecności.
z fizycznego punktu widzenia, nie jedząc i nie pijąc, właściwie niemożliwe, ale u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jesteśmy w Bożej obecności. Bóg powiedział, gdzie dwaj albo trzej będą zgromadzeni, tam ja jestem pośród nich. Czy dzisiaj, drogi bracie, droga siostro, jesteś gotowy, jesteśmy gotowi na Bożą obecność, na spędzenie czasu z Panem. Wierzę, że to nie jest tylko tutaj przyjście na 2 godziny po to, żeby w niedzielny poranek jakoś wypełnić czas, ale przychodzimy tutaj z nastawieniem, że Bóg jest na tym miejscu. Przychodzimy na spotkanie z Bogiem. Przychodzimy, ażeby coś od Boga odebrać. Ktoś kiedyś powiedział, że tam i gdzie śpiewają, bo tam ludzie dobre serca mają. Dzisiaj zostaliśmy błogosławieni cudownym uwielbieniem, pięknym śpiewem. I to taki czas, w którym możemy przybliżyć się do Boga i mieć świadomość tego, że jesteśmy tego częścią. Wierzę, że każdy z nas uczestniczy w tym z radością, ponieważ wiemy, że jesteśmy w Bożej obecności. Ponieważ że stoimy przed świętym, wielkim Bogiem, który widzi nas takimi, jakimi jesteśmy. Tutaj nic nie ukryjemy. Czasami jest tak, że może przychodzimy razem z naszymi myślami. Przychodzimy na tym miejscu i tak naprawdę siadamy, ale jesteśmy zupełnie gdzie indziej. Oczekujemy Bożego działania, ale tak naprawdę nie ma nas tutaj. Jesteśmy gdzieś daleko, nasze myśli są oderwane. Wiem, że warto czasami zostawić je za drzwiami. Aby to nie była tylko niedziela. Aby to nie był tylko czas, w którym chcemy spędzić czas z Bogiem w niedzielę. A co z poniedziałkiem? A co z resztą tygodnia? A co z następnym dniem? Ktoś powiedział, że niedziela to jest dla niego takie ładowanie akumulatorów. Moje pytanie jest, jak daleko zajedziesz? Na ile ten akumulator ci wystarczy? Przykrą sprawą jest to, że czasami ciężko jest wytrwać do poniedziałku. Ale Bóg chce mieć z nami społeczność. On zaprasza nas do siebie, tak jak zaprosił Mojżesza. Przyjdź, bądź ze mną, ponieważ chcę ci pokazać rzeczy wielkie. Ponieważ chcę dać ci coś wielkiego. Ponieważ chcę, abyś to ty był moim narzędziem. W kościele, w zborze, pomimo tego, że czasami są jakieś tytuły, tak naprawdę jestem wdzięczny, że wszyscy przed Panem jesteśmy równi. Wykonujemy różne posługi. Myślę, że to dobrze, bo potrzebujemy porządku, bo Bóg jest Bogiem porządku. Ale tak naprawdę Bóg chce widzieć nas wszystkich, widzi nas wszystkich takimi samymi. I On chce użyć dzisiaj ciebie i ciebie. Każdego z nas. To od nas zależy, czy będziemy w dobrym miejscu, w dobrym czasie, z dobrym nastawieniem. Czy będziemy otwarci na to, co Bóg nam chce dzisiaj powiedzieć? A jeśli Bóg do ciebie zacznie mówić, czy będziesz posłuszny, czy będziesz posłuszna? Czy będziesz gotowa, aby odpowiedzieć? Czy powiesz może, Panie, mam jeszcze tyle rzeczy do załatwienia, może nie dzisiaj? Mojżesz stanął w Bożej obecności, otrzymał przykazania. Wiemy, że trochę to trwało. Gdyby to byli Polacy pod górą, to bym się nie zdziwił. Dziwili mnie troszkę Izraelici. 40 dni już im się nudziło. Zaczęli jakby znowu wracać do swojego. Znużyli się czekaniem. Znużyli się oczekiwaniem na Boże działanie. To też mi pokazuje pewne rzeczy. Czasami trzeba poczekać. Może czasami mam w sercu pragnienie. Coś bardzo chcę, czegoś bardzo oczekuję. Bożego działania, odpowiedzi. A Bóg czasem mówi, poczekaj. Nie zawsze nam to pasuje. To poczekaj czasami brzmi gorzej niż nie. My czasami lubimy dobre, konkretne, szybkie odpowiedzi. Albo tak, albo nie. Ale gdy Bóg mówi, poczekaj. Czy przypadkiem nie jestem jak Izrael? Izrael, który widział Bożą obecność. Który znał swego Boga. Który wiedział, z czego został wyrwany. A jednak wystarczyło kilka dni. Zlecili Aaronowi zrobienie posągu, żeby było widać, żeby mieli coś namacalnego. Zaczęli oddawać cześć posągowi, tak jak w Egipcie. A Pan widział, że Izraelici czcili Bożka i zapomnieli o nim. A Pan wiedział o tym wszystkim, co dzieje się na dole. I znamy dobrze tą historię. Trochę w tym wszystkim dziwi mnie postawa Aarona. Aaron jakby idzie za ludem. Lud coś na nim wymusza. On się nie sprzeciwia. Robi to, co lud oczekuje. Ale wszyscy oni znużyli się czekaniem, oczekiwaniem na Boga, na Boże działanie, na Jego odpowiedź. Widzieli drżącą górę.
Słyszeli Boży głos, bali się, posłali Mojżesza, idź dowiedz się, a jednak znudziło im się. A jednak krótka chwila wystarczyła. Czy przypadkiem czasami w moim, w naszym życiu nie jest tak podobnie? Że znużamy się czasami oczekiwaniem na coś. Jak często rezygnujemy, zanim coś się wydarzy. Ktoś kiedyś powiedział, piękny przykład, to jest tylko przykład, nie bierzcie go dosłownie, ale w tym przykładzie pewna osoba dostaje się do nieba i staje przed wielkim magazynem. I nagle drzwi tego magazynu zostają otwarte, a tam rzędy regałów, a na tych rzędach regałów pięknie zapakowane prezenty. I ten człowiek przechadza się już jakiś dłuższy czas pomiędzy tymi regałami, oglądając te pięknie zapakowane prezenty i w końcu takim z lekko nieśmiałością pyta, co to jest. I wtedy pada odpowiedź, to jest wszystko to, co mogłeś mieć, ale nie miałeś czasu, by zaczekać. Może zwykła opowieść, może jakaś wymyślona historia, ale myślę, że też pewna prawda. Czasami warto zaczekać. Czasami warto czekać na Bożą odpowiedź, bo wierzę w to, że Bóg ma dla nas wielkie rzeczy. On je ma dla ciebie osobiście, tak jak miał również dla Mojżesza, ale ma też dla nas, jako dla jego Kościoła, tak jak miał dla swojego ludu, który nie chciał czytać. Summa summarum, Góra Synaj, wiemy, że później lud otrzymuje prawo i przez to prawo Bóg pozwolił zbliżyć się ludom do siebie. To ono wyznaczało drogę, ono pokazywało to, co Bóg oczekuje. My również dzisiaj mamy ten drogowskaz. Mamy ten drogowskaz, w którym wszystko zostało nam dane, abyśmy mogli wiedzieć, czego Bóg od nas oczekuje, abyśmy mogli według tego żyć, abyśmy mogli znajdować odpowiedzi na pytania, abyśmy mogli się karmić każdego dnia i wzrastać i nauczyć się czekać inaczej niż czekał Izrael. To niesamowita Boża głębia. Uniwersalność i cudowna Boża miłość. Coś wyjątkowego, coś, co po prostu zostało nam darowane. Oczywiście możemy potraktować to jak jeden z tych prezentów, do którego nigdy nie zajrzymy. Albo może zaglądamy tylko tak ukradkiem pod wieczko, bojąc się, co tam z tego wyjdzie. Weźmy, korzystajmy. Bóg przygotował to dla nas. To błogosławieństwo, które spłynęło z Góry Synaj, jest błogosławieństwem, które dzisiaj może płynąć w twoim i moim życiu. Po prostu zacznijmy z niego robić dobry użytek. Ale idźmy krok dalej. Chciałbym was zabrać na kolejną górę. Góra Karmel jest w Biblii symbolem piękna i dostatku. Roślinność była tu bardzo obfita, a górskie stoki bardzo urodzajne. Gdyż Góra Karmel znajdowała się w miejscu, które jakby najmniej cierpiała ze względu na klimat. Ta cudowna bryza, która wiała od morza, sprawiała, że Karmel to nazwa, która tłumaczona jest jako ogród. Wyjątkowe miejsce, cudowne miejsce, ale właściwie w ogóle nie związane z wydarzeniem, o którym chciałbym powiedzieć. Wydarzenie, które dobrze znacie, historię, którą dobrze znacie, nie ma nic wspólnego z pięknem tej góry. Nie ma nic wspólnego z widokami, ani nic wspólnego z jej nazwą, czyli z ogrodem. Bo wydarzenie, które uczyniło tę górę sławną, nie wiązało się z tym wszystkim. Jest oczywiście ona związana z historią proroka Eliasza. To czasy, gdy w Królestwie Północnym króluje, może za dużo powiedziane, Achab. Dlaczego za dużo powiedziane? Dlatego, że to był słaby człowiek. Człowiek właściwie, którym całkowicie kierowała jego żona Izabel. Bo to ona tak naprawdę trzęsła całym królestwem. Ona z determinacją dążyła do tego, ażeby prorocy Baala byli wszędzie, a prorocy świętego Boga przestali istnieć. I wiemy, że był taki czas, gdy jej zamiary się zrealizowały. To z jej rozkazu wymordowano proroków, na wszystkich pagórkach wybudowano ołtarze i posągi oraz nakazano dawanie czci bożkom w miejsce żywego, świętego Boga. I wówczas Pan posyła swego proroka.
Eliasz zapowiada ogromną suszę, aby pokazać, że on jest jedynie Bogiem żywym, święty, prawdziwy Bóg. Prorok Eliasz, gdy ogłosił sąd Boży, ucieka z kraju. Wiemy, że bał się o swoje życie. Dlatego uciekł. Możemy powiedzieć, zrobił co miał i zwiał. W obawie o swoje życie. Jednak był czas, w którym Bóg wzywa go ponownie, aby dać świadectwo prawdzie. Powraca, abyśmy mogli wspólnie razem stać się uczestnikami niezwykłych wydarzeń na Górze Karmel. Następuje jeden z największych chyba publicznych przejawów Bożej potęgi w stałym Starym Przymierzu. Bo nie ma innego prawdziwego, żywego Boga niż Jahwe. Dlatego też możemy być uczestnikami tego cudownego wydarzenia. Został zgromadzony lud, Izrael, aby być świadkiem tego, co się dzieje. Aby na nowo mogli zobaczyć, kim jest Bóg. Dlatego też, że to nie był tylko wybór, który z bogów jest silniejszy, który może odpowiedzieć na wołanie proroków, ale który Bóg jest Bogiem jedynym i prawdziwym. Bo czyż można pokładać nadzieję w fałszywym Bogu? Drodzy, żyjemy w dziwnych czasach. Z pewnością o tym wiecie. Słyszymy o dziwnych rzeczach, które się dzieją i wszystko, co nas otacza, jakby pokazuje, że żyjemy w świecie ludzi przepełnionych nadzieją bez nadziei. W jakiejby takiej wegetacji. Ciągle na nowo gdzieś słyszymy o kolejnym samobójstwie, o tym, że jakaś kolejna tragedia się wydarzyła. Właściwie nie ma to znaczenia, kto ile ma lat. Ciągle na nowo słyszymy o rzeczach, których kiedyś jakby w ogóle nie były słyszalne. A jednak to się dzieje, bo świat żyje ułudą bożków, bez prawdziwego Boga. Czytałem nie tak dawno pewne statystyki, nie będę was nimi zanudzał, ale podobno żyjemy w kraju, gdzie ponad 90% osób uznaje się za chrześcijan. Ale te same statystyki kawałek dalej mówią, że jedynie niecałe 35% tak naprawdę pełni wierzy w to, o czym mówi. To jest smutna prawda o kraju chrześcijańskim. Jesteśmy na Górze Karmel. 450 proroków Baala przekonanych, że Baal jest żywym, prawdziwym Bogiem, wyczynia dziwne rzeczy. Wiemy, że Eliasz jakby jeszcze to podjudza swoimi słowami, jakby zachęca ich do tego, żeby czynili jeszcze więcej, więcej, kpiąc, mówiąc wprost, że może wasz Bóg się zdrzemnął, może ma coś innego, ciekawszego do roboty niż zajmowanie się wami. No właśnie. Ale gdy cały ten, obrazowo mówiąc, cyrk się skończył, wtedy modli się Eliasz i wzywa Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, tym samym przywołując przymierze na świadectwo ludu, który tam był zgromadzony, ludu Izraela. Ale ta modlitwa okazuje się być skuteczną. Zobaczmy, że ona nie trwała długo. Zobaczmy, że to nie był elaborat, to nie był godzinny potok słów, ażeby wytłumaczyć Bogu, o co chodzi. Boży prorok Eliasz był tam z Bożego powołania, w miejscu, w którym miał być, świadom tego, do kogo mówi. A Bóg, który jest Bogiem żywym, słyszy. I może czasami chcemy Boga zasypać naszymi oczekiwaniami. Może czasami nawet Boga chcemy zasypać naszymi rozwiązaniami. Tym, co wydaje nam się dobre we właściwym czasie. Tym, w jaki sposób powinno to być zrobione. I myślę, że jeden z największych błędów, jaki kiedykolwiek możemy popełnić i popełniamy, to to, gdy zaczynamy naszą modlitwę słowami: Panie Boże, jeżeli możesz, to. Bo jeżeli Bóg nie, to kto? Z jednej strony wiemy, jaki jest Bóg, wiemy, kim jest, wiemy, jak działa, a z drugiej strony, jakby podchodząc do Niego, zaczynamy od zwątpienia. Panie, jeżeli byś mógł, jeżeli by było to tak, to proszę. A Bóg zachęca nas,
że mamy podejść do tronu z ufnością, że mamy podejść do Niego z pewnością tego, o co będziemy prosić. Bo wiemy, że Słowo Boże uczy nas, że jeżeli nie otrzymujemy, to znaczy, że źle prosimy. Podejdźmy do Boga z wiarą i ufnością, że On jedynie ma moc to uczynić. I gdy Eliasz wzywa Jego imienia, wiemy, że ogień z nieba zstępuje, trawi wszystko to, co przygotowane, nawet kamienie i wszystko, co tam było, cała ofiara, zostają wypalone na świadectwo tego, kto jest Bogiem żywym. W efekcie reakcja i odpowiedź ludu była to, że upadają na swoją twarz i oddają cześć Bogu w zachwycie i uniżeniu. Nam się czasami wydaje, gdy czytamy Boże Słowo, gdy jest mowa o tym, że ktoś upada na twarz, to wydaje nam się, że leży plackiem na ziemi, ale to nie było tak. Gdy czytamy o tym, to wiemy, że to jest pozycja klęcząca, ale twarz jest przy ziemi. Jest pełne oddanie, pełen zachwyt Bożą obecnością. Świadomość tego, przed kim jesteśmy i co Bóg czyni i w jaki sposób On to czyni. Smutne jest to, że w dzisiejszych czasach dla wielu przesądy idolatria stały się drogą do szukania rozwiązań ich problemów. Stąd też ludzie uwikłali się w praktyki przeczące zaufaniu Bogu prawdziwemu. Dzisiaj żyjemy w społeczeństwie, które zostało nazwane społeczeństwem konsumpcyjnym, które dąży właściwie do zaspokojenia własnych potrzeb. I nie jesteśmy w stanie temu zaprzeczyć, taka jest prawda. Ludzie dążą przede wszystkim do zaspokojenia własnych potrzeb. Ale wiemy, że tego przynajmniej uczono mnie w szkole, na studiach, że ludzkie potrzeby są nieograniczone. Ograniczone są natomiast sposoby i jakby zasoby ich zaspokajania. Ale my jesteśmy własnością Boga. Własnością Boga, który jest nieograniczony, którego zasoby się nie wyczerpują. Do takiego Boga należymy. Dzisiaj ludzie wokoło szukają siły, władzy, popularności, pokładając nadzieję w tym wszystkim, a najprostszą drogą jest pieniądz, bo on staje się dziś miarą sukcesu. To on wytycza kierunek. To on staje się Baalem dzisiejszych czasów. To nie jest nowość, to dzieje się już od dłuższego czasu, ale wierzę, że my dzisiaj powinniśmy w ufności stanąć jak Eliasz. My dzisiaj powinniśmy, pomimo tego, że może wokół nas wielki tłum, a my czasami jesteśmy sami, powinniśmy umieć stanąć w ufności do żywego Boga. Ja wiem, że czasami słowa mogą ranić. Wiem, że czasami może być tak, że coś nas tłamsi, dusi, że ludzie wokoło potrafią być nieprzyjemni, że potrafią robić i mówić przykre rzeczy. I może czasami zastanawiamy się i zadajemy proste pytanie, nie wypowiadając słów, dlaczego, Panie Boże, tak jest. Dlaczego mnie to spotyka? Ale chciałbym Cię, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, zachęcić pewnymi słowami, które padają z tej historii. W 21 wersecie czytamy, jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Baal, idźcie za Nim. Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. A jeśli Baal, idźcie za Nim. Do nas należy wybór. Jeśli doświadczamy żywego Boga, wiemy, za kim chcemy podążać, to odpowiedź dla nas jest prosta i oczywista. Chcemy być jak Eliasz. Pomimo 450 wołających, wrzeszczących wręcz i zadających sobie cierpienie i ból w imię niczego ludzi, proroków, stańmy. I powiedzmy o jedynym, prawdziwym, żywym, świętym Bogu, że jest nadzieja, że jest droga i jest prawda. I nią jest Pan Jezus Chrystus. Bo takie świadectwo jest świadectwem mojego i Twojego życia. Takiego żywego Boga doświadczamy. Z takim żywym Bogiem jesteśmy w relacji. Od nas zależy oczywiście, jak głęboka będzie ta relacja. To od nas zależy, jak dobrze będziemy się znali. A Bóg zna Cię po imieniu. Ale czy ty, czy ja tak dobrze znam mego Boga? Bo wierzę głęboko, że gdy dojdziemy do tego momentu, w którym będziemy mieli głęboką relację, wówczas będziemy również widzieć efekty
tego deszczu błogosławieństwa, o którym Bóg mówi do nas. Ale chciałbym z wami przejść kawałek dalej i może pozwólcie, że wstąpić na ostatnią górę dzisiaj. Zachęcam was do innych. Ja wiem, że jest masa tych historii. Niesamowite rzeczy, bardzo głębokie. Ale jeszcze tylko jedna. Bo wszystkie cztery Ewangelie bardzo zgodnie mówią o tym, że przyprowadzono Jezusa na miejsce zwane Golgotą, co znaczy miejsce czaszki, i tam go ukrzyżowano. Aby przyjrzeć się dogłębnie temu wydarzeniu, tej górze i temu, co się stało, chciałbym najpierw próbować obalić wszystkie mity, wyobrażenia, które możemy widzieć na temat tego miejsca. Mity, wyobrażenia, które są jakby konsekwencją tego, co oglądamy na przykład w licznych malarskich dziełach ujęcia ukrzyżowania, tego wszystkiego, co poeci jako swoje wyobrażenie przedstawiają nam, gdy mówią o tym miejscu. Golgota nie jest górą. Golgota nie jest właściwie nawet pagórkiem dominującym nad Jerozolimą. Tak naprawdę jest to skała, która wystaje może kilkadziesiąt metrów nad ziemię. Ta skała, jak mówią zapisy historyczne, jest pozostałością kamieniołomu. Dokładnie tak. W czasach Jezusa ten kamieniołom znajdował się dokładnie pod murami Jerozolimy. Kilka metrów od jednej z bram miejskich, zwanej bramą Efraima, wychodzącej na zachód. Z biegiem lat, gdy miasto się rozrastało, to mury coraz bardziej przybliżały się do tego miejsca. I co ciekawe, w 47 roku, czyli mniej więcej trochę ponad 10 lat po wydarzeniach na Golgocie, to miejsce znajduje się już wewnątrz Jerozolimy, gdyż Herod Agrypa każe rozbudować mury tak, że wykraczają one już poza ten obszar. W czasach Jezusa istniał projekt, ażeby właśnie w tym miejscu, i co wiemy, się udało, zrobić miejsce kaźni, miejsce wykonywania kary śmierci przez ukrzyżowanie. Dlaczego to miejsce? Choćby nawet dlatego, że przede wszystkim było poza murami, a to było ważne. Dlatego, że było w miejscu również traktu, który biegł tamtędy, traktu handlowego. Miało ono zniechęcać wszystkich tych, którzy mieli zamiar dokonywania jakichś zbrodni czy też różnych czynów karalnych, do tego, żeby to czynić w samej Jerozolimie. Stąd też wybrano takie miejsce. Na szczycie skały wyżłobiono otwory i w tych otworach umieszczano pionową belkę. Ona się tam znajdowała. Natomiast ten, który miał być ukrzyżowany, miał nieść na swoich barkach poprzeczną, aby na niej zawisnąć. Gdy ukrzyżowali kogoś, w większości osoby, tak jak wiecie, umierały z udoszenia. Następnie tą belkę zdejmowano i wrzucano do pobliskiego rowu, który był blisko murów, ale niejednokrotnie również czasami w tym rowie oprócz belki znajdowało się również ciało skazanego. Nie było to przyjemne miejsce. A skąd nazwa miejsce czaszki? No tutaj to ciekawe, też istnieje wiele hipotez. Jedni twierdzą, że ze względu na kształt skały. Są też tacy, którzy mówią, że w racji tego, że było to miejsce blisko kamieniołomu, liczne wyżłobienia w skale były używane na grób. Tam po prostu chowano ciała tych, którzy zostali ukrzyżowani. Więc te zagłębienia skalne pełniły rolę grobów. Ktoś też wtedy powiedział, że tradycja żydowska widzi tam miejsce spoczynku prochów pierwszego człowieka Adama. Też w zapisach żydowskich możemy znaleźć takie zapisy. Co ciekawe, w 135 roku cała Golgota została pogrzebana pod powierzchnią forum zbudowanego przez cesarza Hadriana i jakby na nowo odkryta dopiero w 325 roku przez cesarza Konstantyna. Następnie później zbudowano nad nią rotundę, a ostateczny kształt nadali jej krzyżowcy w 1149 roku. Dzisiaj to kościół grobu świętego. Golgota. Ale Golgota to nie skała. Golgota to miejsce, z którego płynie najcudowniejsza
i najpiękniejsza wieść, jaką kiedykolwiek świat mógł usłyszeć. To miejsce, które do dzisiaj żyje, choć wtedy, gdy przez długie godziny męki do uszu Jezusa dochodziły same tylko obelgi i drwiny, gdy wisiał na krzyżu, to wiemy, że wokoło ciągle na nowo było słyszeć ten sam głos. Szyderstwa i bluźnierstwa. I myślę, że czymś wyjątkowym w tym momencie dla Niego było usłyszeć słowa jakiegoś człowieka, który słusznie wisiał za swoje przewinienia obok. Człowieka, który wyznał, bo w nim widział Zbawiciela. Myślę, że był to jeden z niewielu momentów w tej chwili, gdy do uszu naszego Pana dochodziło coś innego niż tylko głosy, a myśmy się spodziewali. A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. A myśmy się spodziewali, że to nie będzie tak. A czego myśmy się spodziewali? A czego myśmy się spodziewali po naszym Panu? A może myśmy się spodziewali, że Bóg zrobi to tak, a nie tak? A może myśmy się spodziewali, że uczyni to czy tamto? A myśmy się spodziewali, no właśnie, czego żeśmy się spodziewali? Czego dzisiaj oczekujemy? Ci, którzy jeszcze niedawno krzyczeli Hosanna, kładli swoje płaszcze, gałęzie, gdy wjeżdżał do Jerozolimy. Chwilę później krzyczeli, ukrzyżuj go. A może dzisiaj stoją tam, a myśmy się spodziewali. A moje wyobrażenie było inne. A moje wyobrażenia są inne. Ja myślałem, że ty zrobisz to czy tamto, a ja oczekiwałem od ciebie takiego, a nie innego działania. No właśnie. Starszyzna żydowska zaparła się go. Nawet uczniowie zwątpili. Tylko ten, który u progu śmierci zauważył w nim Zbawiciela, mógł usłyszeć cudowne słowa: dziś będziesz ze mną jeszcze w raju. To On. To On, zwycięzca, odkupiciel świata, Mesjasz, Pan i Król. To On. Wtedy wielu było Go chętnych nazywać Panem. I może dzisiaj wielu jest chętnych nazywać Go Panem. Może tak często to brzmi. Wtedy, gdy czyni cuda, wtedy, gdy działy się wielkie rzeczy, wtedy, gdy odpowiada na moją i Twoją modlitwę, może wtedy chętnie wypowiadamy to słowo: Panie, jesteś wielki. Ale wówczas, tam na krzyżu, Odkupiciel świata oddawał swoje życie za Ciebie i za mnie, aby mogła podpłynąć najcudowniejsza wieść. I mogli ranić Jego ciało, mogli wbić Mu koronę ścierni, mogli zedrzeć z Niego szaty i sprzeczać się później o ich podział. Ale jednego, co nie mogli i nie mogą, nie byli w stanie wtedy i teraz pozbawić Go mocy odpuszczania grzechów. Nie byli Go w stanie odrzeć z Jego świętości i majestatu. I nikt i nic nie było w stanie zatrzymać Go, aby z własnej woli odkupić mógł świat. Z tak wielkiej miłości, umierając, dał świadectwo swojej boskości i chwały Ojca. Może Jego ręce przybito do krzyża, ale nikt nie był w stanie i nic nie było w stanie zatrzymać tych rąk, aby dalej mogły nieść ratunek. Może Jego stopy przybito do krzyża, ale nic nie było w stanie wtedy ani dzisiaj zatrzymać Go, aby być tam, gdzie ludzie Go potrzebują. Może przebito Jego bok, aby wypłynęła krew i woda, ale ta krew i woda do dziś płynie na oczyszczenie każdego z nas. I nic i nikt tej wieści z Golgoty nie jest w stanie powstrzymać. Ale może jest jedna rzecz, która może ją powstrzymać. Może jesteśmy czasami nią my sami. To może my czasami wstrzymujemy tą dobrą wieść, która powinna być rozpowiadana wszędzie i zawsze.
Ktoś kiedyś mi powiedział, nie bądź w swoim życiu egoistą. Ktoś kiedyś tobie powiedział o Chrystusie i dzisiaj cieszysz się nowym życiem. Nie bądź egoistą. Wielu ludzi jeszcze dzisiaj potrzebuje usłyszeć, że ciągle płynie ta cudowna wieść z Golgoty. Zbawiciel dla nas, dla mnie i dla ciebie zniósł wszystko. Krew, która płynęła z jego rąk i stóp, ból agonii, niewymowne cierpienie i twarz Ojca, która na chwilę odwróciła się. A tak naprawdę wszystko to dla ciebie i dla mnie. Ze względu na ciebie i dla mnie. I mimo to, że wydarzyło się to ponad 2000 lat temu, nic się nie zmieniło. Ta sama cudowna wieść z Golgoty płynie wciąż na nowo. Bo ten, który uciszał fale i chodził po wodzie, ten, na którego widok drżały złe duchy, a choroby opuszczały ludzi, ten, który otwierał niewidomym oczy i powoływał umarłych do życia i wreszcie złożył z siebie ofiarę na krzyżu z miłości do nas, dzisiaj żyje. I ta wieść nie przeminie, jeżeli my będziemy o niej mówić. Jeżeli będziemy o niej świadczyć tym, którzy jeszcze nie wiedzą. I może masz w swoim życiu dzisiaj jakieś góry. Jakkolwiek byś je nazwał, jakkolwiek byś je nazwała, może to jest góra, pod którą próbujesz wejść. Może to jest góra, która jest dla ciebie wyzwaniem. Może chcesz dostać się na szczyt, żeby zobaczyć widok, który roztacza się tylko z tego miejsca. Ale pomimo tego, że dzisiaj trochę na temat gór, mam nadzieję, że zachęciło was to do tego, żeby przyjrzeć się nim wyraźniej, to psalmista mówi odwrotnie. Choćbym nawet szedł ciemną doliną i nie widział niczego w tej dolinie. I wszystko wokoło wydawałoby się jak ogromne góry, które zasłaniają wszystko. Czasami może bez nadziei, w cierpieniu, choćbym nawet szedł ciemną doliną. Zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, tego chciałbym ci dzisiaj życzyć. Niech was Bóg błogosławi. Amen.